Słuchajcie, tutaj tak czytam te gazety plotkarskie i daje się zauważyć wśród naszych celebrytów, artystów, dziennikarzy taka tendencja, żeby o swoich sprawach intymnych mówić odważnie, bez ogródków, po kawą na ławsku. I to już jest dla wina. Oni korzystają chyba z tego samego niewyżytego PR-owca od wizerunku medialnego. Słuchajcie, to znany dziennikarz, i to są przypadki z jednego tygodnia. Znany dziennikarz opowiada, jak mu w pociągu jedna pani skasowała w młodości cnotę. Dziennikarka zdradza w telewizji, że najbardziej lubi rano. Piosenkarka wyjawia, że jak przytula się z mężczyzną, to marzy o kobietach. No, jak ja bym tegesował z mężczyzną, to też bym marzył o kobietach. No, to jej się nie dziwię. No, ale na przykład jedna modelka oznajmia, że ma za mało przytulania, a czyni to z okazji promowania jej kremu na powiększenie biustu. Celebryci tyle już opowiadają o tym swoim życiu intymnym, że ten temat powoli traci skuteczność, powoli traci siłę uderzenia. I podsuwam więc inne tematy celebrytom, które na pewno zaszokują w ich ustach. Scholastyka średniowieczna, kosmologia Sumerów, architektura starożytnej Babilonii, prawda, to tylko niektóre. Jak widzę te portale, to się podniecam, może powiedzieć piosenkarka o architekturze. Wszystko po to, żeby z okazji wydania przez nie książki czy płyty mówić o nich, na przykład w RMF FM. I robię im tę przyjemność. Niech mają.